W 2017 roku wybuchła gigantyczna drama wokół kanału Daddy05, który zasadniczo miał przedstawiać szczęśliwe życie pewnej pokręconej rodzinki. Natomiast wkrótce sprawy zaczęły wymykać się spod kontroli, a rodzice, czyli Mike i Heather, zostali skazani za zaniedbanie dzieci, znienawidzeni przez społeczność internetu, a ich kolejne kanały na YouTubie zostały usunięte. Jak do tego doszło i w zasadzie skąd wzięła się cała ta afera? Co zrobił Daddy05 i dlaczego jest obecnie tak bardzo nienawidzoną postacią w internecie? Cześć wszystkim, jestem Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym mini dokumencie, w którym tym razem zajmiemy się historią kanału Daddy05. Historią naprawdę przykrą i przygnębiającą. Nim zaczniemy, zostaw koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, a także suba na kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy. Nadchodzący 1 września nie będzie aż tak brutalnym dniem. Wpadaj także na mojego Instagramka i TikToka, a tymczasem myślę, że możemy zaczynać tę historię. Keep it going. Get her as mad as she can possibly get. I'll end it. When it goes too far, I'll end it. But let's see how mad. Historia kanału Daddy05 rozpoczyna się 13 sierpnia 2015 roku, kiedy to właśnie kanał ten został założony. I na początku musimy coś ustalić. Nazwa ta odnosi się do w zasadzie tematyki całego kanału. Do głównej postaci, bohatera przewodniego, czyli ojca, Daddy. Zasadniczo to właśnie Daddy05. A owa piątka w nazwie odnosiła się do pięciorga dzieci, których Mike był opiekunem. Kanał prowadzony był przez ojca, Mike'a, a także matkę Heather. Jak prawdopodobnie Mike twierdził w opisie kanału: oto moje szalone życie. Zawsze myśleliśmy, że nasze życia mogą stworzyć niesamowity film, zatem nasza rodzina stwierdziła, by zrobić kanał na YouTube tylko dla zabawy. I początkowo naprawdę tak było. Ojciec publikował vlogi z codziennego życia, m.in. poszedłem do sklepu i spotkałem to vlog, albo chociażby odpalanie grilla czy coś, czy na przykład przedstawiał początkowo naprawdę niewinne pranki. Why are you sitting down and not cutting the grass? I hurt my foot over there on the rock. What? I hurt my foot on the rock. Oh. Okay, girl. Well, if you're gonna sit down, turn the lawnmower off. You waste the gas. Spośród tych wszystkich filmów naprawdę bardzo wyróżnia się przykładowo materiał z zakupami w Black Friday, gdzie wszystko miało w sobie tą powłokę normalności. You put water in this one. How do you know that? Psycho. Fold that up with water. No. You put the cleaner in there. Yeah, too. Exactly. Everything goes in here. But everything goes in here. No. Because there's wait a minute. Yeah, look, because look. It's sucking it up through the other. This side. Is where the crap goes. How do you know that? Because I have one. I tak miał czas, aż w końcu kanał zdobył 100 tysięcy subskrypcji. I wówczas rozpoczęła się powolna, pośpieszna droga po jeszcze większą popularność, a co za tym idzie, pieniążki pewnie też. I tak oto na kanale nastała era coraz brutalniejszych pranków. I jeżeli pamiętacie historię kanału Nikocado Avocado, kiedy od momentu, kiedy Nick zdecydował się odejść od weganizmu, od momentu, kiedy jego treści stały się jeszcze całkiem znośnymi mukbangami do momentu obecnego, kiedy wiadomo jak to wszystko wygląda, następowała powolna, wieloletnia eskalacja. Tak samo w przypadku Daddy05, eskalacja także miała miejsce. Od z pozoru niewinnych pranków, do naprawdę obrzydliwych dowcipów, które wymknęły się z jakiejkolwiek kontroli, przekroczyły wszelkie granice, do tego stopnia, że kanałem zainteresowały się pewne organy. Ale nie uprzedzajmy faktów. SunnyV2 w swoim filmie na temat właśnie historii Daddy05 stwierdził, że Mike doszedł do wniosku, iż jeżeli reakcja na prank będzie bardziej intensywna, to przyniesie mu to większe wyświetlenia i ciężko się z tym nie zgodzić. No bo przecież pewna grupa ludzi dużo chętniej obejrzy prank, gdzie osoba prankowana wybucha bądź zaczyna płakać ze względu na to, co się jej zrobiło, niżeli kiedy prank u osoby prankowanej nie wyrządzi tak naprawdę żadnej reakcji. Możemy to troszkę porównać do gigantycznej popularności streamów u nas w Polsce na przestrzeni tego 2017 i 2018 roku, kiedy miały one swój pik popularności. Pewna grupa ludzi dużo chętniej będzie oglądać transmisję na żywo, gdzie ludzie biją się, wyzywają się czy odwalają szeroko pojęte dymy, niżeli oglądać transmisję na żywo, gdzie grupka ludzi po prostu siedzi sobie i spędza razem czas. Ale dobrze, odejdźmy już od tego tematu. Mike, starając się zdobyć coraz więcej wyświetleń, robił coraz bardziej poryte pranki, których celem było uzyskanie jak najbardziej impulsywnej i wybuchającej reakcji u prankowanego dziecka. Co więcej, nawet niekiedy sam ojciec był prankowany przez swoją żonę,
kiedy ta wykminiła prank z włamaniem do domu, kiedy jeden z synów miał przebrać się za włamywacza, który wziąłby ją za zakładniczkę, a wówczas Mike z Gnatem miał zejść na dół. Tak jest, wiem jak to brzmi. Aczkolwiek wracając do samej postaci Mike'a, na filmach wielokrotnie nakłaniał swoje dzieci czy swoją żonę do doprowadzania prankowanej osoby na totalne granice, aby reakcja tej osoby była niespotykana i zaskakująco emocjonalna. Keep it going. Get her as mad as you could possibly get her. I'll end it. When it goes too far, I'll end it. But let's see how mad you can. Natomiast Daddy O5 szybko zaczął zauważać, że pewnych osób po prostu w ten sposób sprankować się nie da. Chociażby Emmy, która to w jego oczach reagowała w dość nudny sposób. She used my brush and comb. What she has that. Ignore him. Don't you understand that he's bad 24/7? Yeah, but... Ignore him. Ignore him. Go. Toilet. Ignore him. Ignore him. Natomiast po drugiej stronie znajdował się jej brat, Cody, którego życie zmieniło się w dosłowne piekło przez najbliższy czas, kiedy ten był prankowany coraz bardziej. So you all made me go all through all this just for a stupid prank. Bowiem za każdym razem, kiedy Cody był prankowany, jego reakcje były na maksa impulsywne, emocjonalne. Mike prankując Cody'ego otrzymywał właśnie to, co otrzymać chciał, czyli bardzo emocjonalną reakcję, a także duże wyświetlenia. Jak się okazuje, Cody miał zdiagnozowane ODD, czyli zaburzenie opozycyjno-buntownicze, co charakteryzowało się m.in. tym, że często tracił panowanie nad sobą, bardzo łatwo było go sprowokować czy wyprowadzić z równowagi, a także często bywał zły i urażony. To wszystko spowodowało fakt, iż Cody znalazł się na celowniku. Mam przez to na myśli, że to właśnie on głównie padał ofiarą tych wszystkich pranków. To on był prankowany najbardziej i w najbardziej obrzydliwy sposób, a co chyba najgorsze w tym wszystkim, nie padał ofiarą tylko i wyłącznie pranków, lecz także działy się mu inne rzeczy, które dziać się nie powinny. Oczywiście wszystkie pozostałe dzieci także znajdowały się w sytuacjach, które dziać się nie powinny, jednakże to Cody znajdował się w nich najczęściej. Przykładem może być film, kiedy zdenerwowany Mike wyrzuca zabawki Cody'ego za to, że ten źle się zachowywał. Rzecz jasna, jego reakcję sfilmowano. Aczkolwiek niestety to nie był koniec, bowiem takowe sytuacje powtarzały się jeszcze na kanale wielokrotnie, a do tego pojawiały się tutaj filmy, gdzie Cody'emu naprawdę działa się krzywda i to w wymiarze fizycznym. Nie mogę pokazać wam takowych materiałów w 100%, zatem będą one zablurowane. W obliczu tego wszystkiego na temat kanału Daddy O5 głośno zaczęło robić się na Reddicie, gdzie to internauci nie ukrywali swojej dezaprobaty w kierunku tego kanału. To jest nieoglądalne, ten człowiek powinien być w więzieniu. Szczerze nie wyobrażam siebie w perspektywie miliona lat traktującego moje dzieci w ten sposób. To jest okropne, tak bardzo szkoda mi Cody'ego. Natomiast powiedzieć, że słowa internautów jakkolwiek nie zaszkodziły dalszemu eskalowaniu szokujących treści na kanale, to jak nie powiedzieć nic, ponieważ wkrótce nadejść miały kolejne materiały, kiedy to chociażby rodzinka mówiła o wyjeździe do Disneylandu, natomiast Heather stanowczo nie chciała zabrać ze sobą Cody'ego, bo stwierdziła, że wszystkich był nieszczęśliwił. Wobec tego w materiale sfilmowana została reakcja Cody'ego, a argumentem ku niezabraniu go do Disneylandu miało być rozniesienie wszędzie kupy po domu. Jednakże to miał być podobno zamiennik, ponieważ rzeczywista przyczyna miała być zbyt wstydliwa. Niedługo później na temat kanału wypowiedział się Philip DeFranco, czyli dość uznany zagraniczny twórca, posiadający obecnie kanał przekraczający 6 milionów subskrybentów. W przyszłości nagra na ten temat jeszcze kilka głośnych filmów. Niedługo później o tej sprawie powiedział się chociażby Kimstar, a następnie inni twórcy zaczęli tworzyć materiały na temat tego, co tutaj się w ogóle dzieje. Na przestrzeni kolejnych materiałów na kanale Radio 5 działo się m.in. takie rzeczy jak spalenie bardzo wartościowej karty Pokémon za karę, terroryzowanie swojego rodzeństwa przez najstarszego z braci, kolejne rękoczyny czy kolejne obrzydliwe pranki wraz z tym, który wywołał chyba największe kontrowersje i sprowadził gigantyczną uwagę na tę rodzinę. Był to bowiem prank z niewidzialnym atramentem. Wszystko rozpoczyna się od Heather przedstawiającej swój misterny plan, rozlania niewidzialnego atramentu na dywanie, cokolwiek znaczy niewidzialny atrament, a następnie sprankowania Cody'ego zwaleniem całej winy na niego. So we're gonna see. Kiedy wszystko ostatecznie się dopełniło, nadeszła pora na reakcję Cody'ego, która pokazuje, jak tym razem rodzice totalnie przesadzili. What? What the?
that? What the is that? What is this? Cody! Tell me! I didn't do that! You tell me what you did! Niedługo później w pokoju zjawiają się także inne dzieci, na część z nich także zwalona jest wina, aż w końcu wszyscy płaczą, kiedy matka znajduje się za drzwiami i śmieje się z nich. A kiedy już dochodzi co do czego, kiedy dzieci mają dowiedzieć się, że to wszystko to był tylko prank, nie wydają się oni podzielać entuzjazmu rodziców. Wtedy machina ruszyła na temat kanału, zaczął robić się coraz głośniej, a całą akcję okrzyknięto skandalem na YouTube. Wówczas Daddy O5 opublikował materiał zatytułowany Blokujemy wszystkich hejterów, gdzie to pod naporem wszelkich negatywnych opinii na jego temat zapytał dzieci, czy są straumatyzowane całym tym wydarzeniem. Następnie Heather stwierdziła, że to wszystko wina hejterów. Prank was done on Alex and Cody. Was anybody traumatized? No! Are you guys okay? Yeah. Are you upset? No. It's just a prank. Haters, you are the ones that give our children drama. You are the one that cause us problems. You are the one that try to embarrass. Filmik ten, chociaż miał uiszyć całą sprawę, wydaje się, że dał jeszcze większy rozgłos temu wszystkiemu. Na przestrzeni kolejnych dni Daddy O5 przesłał filmik z przeprosinami, gdzie zasadniczo mówi, że pranki są ustawione. O tym sobie wspomniał w trakcie wywiadu Kim Stara. Rzecz jasna, niedługo później tematem zainteresowały się media, a w licznych programach telewizyjnych nadawane były reportaże na temat tego, co dzieje się w tym domu i na tym kanale. Nawet w programie Good Morning America Maggie Heather udzielili wywiadu. Następnie na kanale pojawił się jeszcze jeden filmik z przeprosinami o znacznie poważniejszym klimacie. Worst week of our life, and we realized that we have made some terrible parenting decisions, and we just want to make things right. A jakiś czas później internet dowiedział się, że całą sprawą zainteresowała się policja, dokładniej Departament Policji w hrabstwie Baltimore. Ponadto sąd także od jakiegoś czasu przyglądał się tej sprawie. Wobec tego biologiczna matka Cody'ego i Emmy wykorzystała uwagę mediów i zażądała opieki nad Cody i Emmą. Emma and Cody are with me. I have emergency custody. They're doing good. They're getting back to their playful selves. Kilka miesięcy później dowiedzieliśmy się, że tu cytat, YouTube'owi prankujący rodzice zostali skazani za zaniedbanie dziecka. Daddy O5 otrzymał wyrok w zawieszeniu, a także całkowity zakaz wrzucania wizerunków dzieci do social mediów, chyba że ma to uzasadnione cele rodzinne. Można by powiedzieć, że koszmar wreszcie dobiegł końca. Natomiast niestety, w 2018 roku powstał spadkobierca Daddy O5, mianowicie Family O5, gdzie to cała rodzinka bez Cody'ego i Emmy ponownie zaczęła publikować treści do internetu, natomiast YouTube wziął sprawę w swoje ręce i zbanował ten kanał w lipcu 2018 roku. Jednakże to znów nie był koniec, bowiem rodzinka odpaliła swoją własną platformę, gdzie to za 5 dolców miesięcznie mogliście oglądać ich vlogi. Naprawdę nie wiem, jak to skomentować. Natomiast po półrocznej aktywności w tym miejscu wszystkie materiały zostały stąd usunięte. Podobno zrobili to dobrowolnie ze względu na terapię spowodowaną wydarzeniami z 2017 roku. Natomiast 11 listopada 2018 roku rodzinka wróciła znowu, tylko że w pomniejszonym składzie na kanale The Martin Boys, który teraz znany jest jako The Martin Family. Czyli ponownie mamy tutaj vlogi rodzinne, gdzie pojawia się chociażby Mike, który wcześniej tutaj się nie pojawiał. Cytując opis kanału: Hej, jesteśmy The Martin Boys, znani także jako The Martin Family. Ten kanał jest własnością naszej babci. Moi rodzice zostali niesłusznie oskarżeni o rzeczy, których nie zrobili, ale dokonali najlepszych wyborów dla nas wszystkich w tamtym czasie. Ponadto na ich oficjalnej stronce dowiadujemy się, że chcą zrobić wszystko, aby opinia publiczna nie miała ich za takich, za jakich są kreowani w mediach po tym, co robili w 2017 roku. Ponadto najstarszy syn stara się zrobić wszystko, aby reputacja jego rodziców trochę się polepszyła. Natomiast patrząc na komentarze na nowych filmach, jak widać, internet nie zapomniał. Dzisiaj do czynienia mieliśmy z naprawdę przykrą i dziwną historią. Miejmy nadzieję, że więcej takowe rzeczy dziać się w internecie nie będą i że Cody oraz Emma mają teraz szczęśliwe życie i że zapomnieli o wszelkich złych rzeczach, strasznych, naprawdę okropnych rzeczach, które przydarzyły się im w przeszłości. Na koniec tego filmu myślę, że możemy przytoczyć pytanie z poprzedniego materiału, może troszkę je zmieniając, czyli jak wiele jesteśmy w stanie zrobić dla gigantycznych wyświetleń i dla bycia sławnymi, bo raczej takowy cel mógł wówczas przyświecać Mike'owi.
Tymczasem dzięki za oglądanie, zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, kciuka w górę pod tym filmem, a materiał mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. Wpadaj na mojego Instagramka, TikToka i całą resztę. I co, miłego dziękuję wszystkim. Niuri.